Czas najwyższy pomyśleć o wykończeniu naszego sweterka na dole. I tutaj jest kilka możliwości. Zajmiemy się omówieniem każdej z nich. Zaczniemy od najbardziej standardowego wykończenia i takiego, które, nie ukrywajmy, chyba powoli zaczyna odchodzić do lamusa, czyli wykończenie zwykłym ściągaczem. Ściągacz może być pojedynczy, czyli jedno oczko prawe, jedno lewe, prawe, lewe, prawe, lewe, lub podwójny, czyli robimy parami. Oczywiście może być też potrójny, tutaj wszystko zależy od nas. Takie wykończenie powoduje, że dół sweterka minimalnie nam się ściągnie. Akurat ten sweterek zrobiony z akrylu, ściągacz nie do końca spełnia swoje zadanie, jeżeli chodzi o ściąganie, natomiast na bank taki ściągacz nam nie będzie się podwijał. I teraz, jeżeli robimy w okrążeniach, to po prostu ustalamy sobie, czy robimy ściągacz pojedynczy i podwójny. Zaczynamy robić w sekwencji oczko lewe, oczko prawe lub dwa lewe, dwa prawe. I tak, ciągnąc takie kolumienki oczek lewych i prawych, robimy sobie tyle ściągacza, ile jest nam potrzebne. Czyli to jest wykończenie najprostsze. Druga możliwość to wykończenie pawimi oczkami. Kwestia pawich oczek pokazywana wielokrotnie na blogu. Jeżeli ktoś chce, to tam właśnie zagląda, szukając tego wzoru. Jak widzimy, wykończenie daje nam na dole niewielkie falki. Mamy oczka lewe i prawe zamknięte w taki ładny, ażurowy wzór. I oczywiście dzięki temu, że mamy oczka lewe i prawe, nic nam się na pewno nie będzie na dole podwijało, zwijało. Więc to też jest sposób. Wzoru, tak jak mówiłam, szukamy na blogu, jest dokładnie pokazane oczko po oczku, jak zrobić. Jedyna uwaga, wzór wymaga tego, żeby liczba naszych oczek była podzielna przez 17, więc w momencie, kiedy mamy już określoną liczbę oczek, czasami trzeba ją minimalnie dostosować, na przykład robiąc 3 razem, lub dodając dodatkowe oczka. Jest z tym troszeczkę zamieszania, jeżeli wcześniej nie przemyśleliśmy właśnie tego, co do liczby oczek. Ale na pewno jest to sposób na wykończenie. Następny pomysł to też pomysł, który już był omawiany na blogu, czyli ściek nazwany przeze mnie makaronikowy. On wygląda w ten sposób. Też mamy oczka lewe i oczka prawe i to też powoduje, że na pewno dół nam się nie będzie podwijać. Można zrobić jeden rządek, ale można też zrobić kilka rządków. Wzór też jest pokazany oczko po oczku na blogu. Można tam zajrzeć, zdecydować, ile razy chcemy powtórzyć nasze makaronikowe szaleństwo. Ja jeszcze dodatkowo wykańczałam tutaj rzędem słupków, czyli mamy szydełko w użyciu. To też jest pomysł na wykończenie i też na pewno nic nam się nie będzie podwijało. Natomiast specjalnie na potrzeby naszego sweterka zostało przygotowane wykończenie, które jest wykończeniem opartym o oczka tylko prawe i lewe, narzuty i dwa razem. I to wykończenie też, jak widać, powoduje, że nic się nie podwija. Bo żeby nie mieć właśnie podwijających się dołów lub końcówek rękawów, musimy pamiętać, że na tym dole, na końcówce rękawów używamy oczek prawych i lewych w różnych konfiguracjach, jak widać, ale dopiero ich połączenie powoduje, że nic się nie podwija. Przyjrzyjmy się zatem bliżej, co tutaj na dole zostało zrobione.